Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dozo i dzisiaj przyjrzymy się obecnej mecie na karabinach szturmowych, a konkretniej wszystkim tym, które mogą być uważane za karabiny hybrydowe. Czy nerf FFR-a rzeczywiście wystarczył i czy Fara rzeczywiście przejęła po nim schedę? Jak w obecnej mecie miewa się groza oraz czy nie ma żadnej innej, jeszcze lepszej broni niż te wszystkie wymienione? Tego wszystkiego i więcej dowiecie się w tym filmie, dlatego nie przedłużając, zaczynajmy. W ostatnim filmie o pistoletach maszynowych popełniłem pewną gafę, mianowicie jeden z widzów zwrócił mi uwagę w komentarzach, za co bardzo mu dziękuję, że niepotrzebnie stosuje owijkę Speed, skoro jest jeszcze laser, który zwiększa prędkość ruchu i prędkość ruchu podczas celowania. No i rzeczywiście, reflektor Tiger Team ma takie właściwości, tak więc wszystkie zestawy, gdzie polecałem owijkę Speed, zdecydowanie zalecam zmienić na reflektor Tiger Team. Tak jak testowałem we wcześniejszych moich filmach, owijka Speed zmniejsza czas celowania bardzo nieznacznie i polecałem ją raczej z tego powodu, że nie było tak naprawdę żadnego innego sensownego wyboru. Za wyjątkiem oczywiście reflektora Tiger Team, o którym po prostu wtedy nie pamiętałem. Będzie to też lepszy wybór w zestawach skupionych wokół mobilności zamiast celności strzałów z biodra, zamiast chwytu Bruiser oraz jego odpowiednika Striker. Reflektor bardziej niż chwyt zwiększa mobilność. No ale dość o poprzednim odcinku o pistoletach maszynowych. Swoją drogą, jeśli go jeszcze nie widziałeś, to link znajdziesz w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Polecam. Przejdźmy więc do sedna tego filmu, czyli karabinów hybrydowych, a właściwie kandydatów na takie miano. Ponownie, zdaję sobie sprawę, że jest tego sporo, ale spokojnie, statystyki będą wisiały tutaj cały czas, jak będę je omawiał, także nie musicie zatrzymywać filmu i uczyć się ich na pamięć, przeprowadzę was przez nie. Zawarłem tutaj wszystkie warte uwagi propozycje broni, którymi można próbować szczęścia w Werdańsku, także raczej nic innego nie powinno nagle wyskoczyć i wszystkich zaskoczyć. Kolejna sprawa to fakt, aby przyglądać się w tej kategorii statystykom głównie przed pierwszym spadkiem obrażeń, ze względu na fakt, że na karabinach hybrydowych to rzeczywiście będzie najważniejsza statystyka, obok oczywiście samego zasięgu oraz mobilności podczas celowania. I tutaj również ważna adnotacja, bronie z Cold War prawdopodobnie w każdym przypadku będą miały większą prędkość poruszania się podczas celowania od broni z Modern Warfare. Dlaczego? No otóż na broniach z Cold War'a nie dość, że jest kolba Raider, ta ostatnia, która zwiększa właśnie tę prędkość o około 37% na każdej z broni, to dodatkowo są takie dodatki jak chwyt Bruiser czy reflektor Tiger Team, podczas gdy na broniach z Modern Warfare jest tylko tak naprawdę jeden dodatek, który tę wartość modyfikuje pozytywnie i jest to brak kolby, ale tutaj są dwa problemy. W przeciwieństwie do braku kolby na broniach z Cold War, w Modern Warfare dodatek ten bardzo zwiększa podrzut broni, a po drugie dodaje jedynie około 20% mobilności. Podstawowe wartości prędkości podczas celowania są również zawarte w tych statystykach, które widzicie na ekranie, ale pamiętajcie o tej kwestii również z dodatkami. Zacznijmy tak jak w ostatnim odcinku od przegranego w tej kategorii, czyli w tym przypadku grozy. Czas zabicia w głowę jest jeszcze do zaakceptowania, ale największy problem tego karabinu tkwi przede wszystkim w czasie zabicia w ciało. Jest on największy ze wszystkich zaprezentowanych. Zasięg nie jest na tyle duży, aby te różnice nadrobić, tak samo jak czas celowania czy mobilność. Kolejny na liście jest karabin XM4. Tutaj różnice w czasach celowania nie są już takie duże, porównując do broni takich jak na przykład FFR, AK-47 z Cold War czy Fary 83. Pamiętajcie, że czasy celowania i mobilność na krótkich dystansach mają duże znaczenie, a XM4 właśnie tymi statystykami nadrabia nie tak fantastyczne czasy zabicia. Mocno jednak na szkodę działa również jej podstawowy zasięg, bo jest on najkrótszy z zaprezentowanych, nie licząc fala, który tak de facto spadku obrażeń nie ma w ogóle. Tu już widzimy naprawdę dobry balans i tak naprawdę poza grozą wszystkie bronie, które tutaj są wymienione, są naprawdę solidnymi opcjami, łącznie z XM4. Wspomniałem przed chwilą o FFR-ze. No właśnie, jak sobie radzi po nerfie? Ano, nie tak dobrze jak przed nim, co chyba logiczne. Czas celowania ma on teraz najdłuższy ze wszystkich kandydatów, ale na jego korzyść działa brak spadku obrażeń. To bardzo dobra informacja, bo tu nie tylko chodzi o takie same obrażenia na każdym dystansie, ale również świadczy o mniejszej potrzebie stosowania jakiejkolwiek lufy, co sprawia, że możemy zastosować w zestawie jeszcze jeden dodatek, który dalej poprawi mobilność broni. A mobilność będzie musiała zostać poprawiona, podobnie jak na AK-47 z Cold War, bo razem z tą bronią mają najniższą prędkość ruchu podczas celowania. I co FFR jakoś nadrabia brakiem spadku obrażeń, tak AK-47 nadrabia zabójczo dobrymi czasami zabicia. Jest tak naprawdę tylko jedna broń, która może z nim konkurować, a jest to AS Val, którego potencjał jednak jest bardzo ograniczony właśnie do około 30, 40, może 50 metrów. Valem nie będziemy w stanie nikogo skutecznie zabić powyżej właśnie tego dystansu, podczas gdy AK, nawet zrobiony pod wersję hybrydową, będziemy w stanie zadać poważne obrażenia wrogowi na dłuższe dystanse. AS Val jednak będzie najlepszym wyborem na solo i duo ze względu na właśnie lepsze czasy zabicia od AK-47 oraz fakt, że prowadzi ciągły tryb ognia mimo maksymalnie 30 nabojowych magazynków.
Na liście znajdziemy jeszcze M4A1, czyli jedną z pierwszych broni hybrydowych, a jej statystyki dokładnie pokazują, dlaczego jest to broń stricte na krótsze zasięgi. O ile czas zabicia w głowę jest jeszcze konkurencyjny po spadku obrażeń, tak czas zabicia w ciało już niestety taki nie jest, ale o tym przekonamy się w odcinku piątkowym. M4A1 jednak, nawet jako broń hybrydowa, nie jest najlepszym wyborem. Ma to ze względu na, ponownie, trochę za małą mobilność, niecałe 2,4 metra na sekundę, podczas gdy RAM-7, który posiada lepsze czasy zabicia i celowania, jest również dużo bardziej mobilny. RAM-7 co prawda nie ma dodatku braku kolby, ale ma kolbę ultralekką, która jakkolwiek prędkość poruszania się podczas celowania poprawia, ale czy to łącznie z doskonałymi czasami zabicia i czasem celowania wystarczy, aby być najlepszym karabinem hybrydowym? Do pewnego stopnia, jednak nie we wszystkich starciach będzie to wystarczające. Na koniec został nam Fal, który, jak wspomniałem wcześniej, nie ma spadku obrażeń, co czyni go nie tylko bardzo sprawnym zabójcą na krótkie dystanse, ale również na te dalsze. Ale do tego przejdziemy również w piątkowym odcinku. Warto jednak zaznaczyć minusy Fala, a jest to przede wszystkim mała mobilność oraz fakt, że strzela on pojedynczymi pociskami, co z kolei sprawia, że jeśli nie będziemy trafiać pocisków przeciwnika, czas zabicia będzie znacznie wzrastał. Tak więc podsumowując ten segment, myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że meta na karabinach hybrydowych jest, tak samo jak na pistoletach maszynowych, bardzo dobrze zbalansowana. Fal, który ma wręcz niewyobrażalnie dobre czasy zabicia, traci za sprawą pojedynczego trybu prowadzenia ognia oraz mobilności, w której to kategorii z kolei błyszczy XM4. Jedyne co chciałbym zobaczyć, to próba wyrównania mobilności między broniami z Modern Warfare, które nie mają szans osiągnąć takich prędkości jak bronie z Cold War, oraz proporcjonalne dostosowanie tychże prędkości do pistoletów maszynowych, do których tak naprawdę powinna należeć domena prędkości ruchu podczas celowania i strzelania właśnie. Czy to zobaczymy w najbliższym czasie? Szczerze wątpię. Czy zobaczymy w ogóle? No, biorąc pod uwagę, że chyba rzeczywiście Raven Software wzięło się porządnie za Warzone'a, przynajmniej w przypadku broni, jest to możliwe, ale to dopiero czas pokaże. Przejdźmy zatem do polecanych przeze mnie zestawów. Na pierwszy ogień idzie AS Val, a znajdziecie na nim lufę OSA, laser taktyczny, kolbę Stowl 6P30 Skelet, chropowatą owikę oraz magazynki 30-nabojowe. Jeśli ktoś zauważył u siebie problemy z trafianiem przeciwnika na dalsze odległości ze względu na odrzut wala, zdecydowanie polecam najpierw zamienić lufę OSA na szturmowy chwyt przedni. Jeśli wtedy nadal będzie problem z trafieniem przeciwników, ale wtedy ze względu już na za małą prędkość pocisków, to zalecam zamianę lasera taktycznego z powrotem na lufę OSA. Chropowata owika, jak i kolba Skelet dają o wiele ważniejsze bonusy od czystego czasu celowania, który swoją drogą na AS Valu i tak nie jest wcale zły, wręcz przeciwnie, jest bardzo dobry. A mianowicie czas przejścia ze sprintu do strzału oraz prędkość ruchu podczas celowania, a ponadto i tak ten czas celowania poprawiają. Drugi jest zestaw na Fala, a na nim tłumik monolityczny, laser taktyczny, mini kolimator GI, brak kolby oraz chropowata owika. Nie zastosowałem żadnej z luf, bo tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, chyba że ktoś jest w stanie zrezygnować z celownika optycznego. Wtedy wzięcie lufy pod szybkość celowania jest jak najbardziej słuszne, ale przestrzegam, celownik mechaniczny na Falu nie jest za bardzo przejrzysty. Laser taktyczny, tłumik monolityczny oraz chropowata owika z wiadomych względów, natomiast brak kolby głównie dla zwiększonej prędkości ruchu podczas celowania. Nie zauważyłem u siebie problemów z odrzutem, nawet na większe dystanse, około 70-metrowe, ale jeżeli ktoś rzeczywiście ma problemy z podrzutem, wtedy dobrym wyjściem z sytuacji będzie zamiana na kolbę FSS na mały dystans lub przerzucenie się na powiększone do 30 naboi magazynki. Ja z kolei ich nie wybrałem, bo osobiście nie czuję takiej potrzeby. Wszak Fal potrzebuje jedynie 3 pocisków w głowę albo 5 pocisków w ciało, aby zabić w pełni opancerzonego przeciwnika. Z kolei jeżeli chodzi o zestaw na FFR-a, to w nim znajdziecie tłumik Agency, lufę Task Force, kolbę Raider, reflektor Tiger Team oraz 38-nabojowe magazynki. Jedyne nad czym mógłbym się zastanawiać w tym zestawie to powiększenie magazynków. Osobiście nie zauważyłem żadnych problemów z 38-nabojowymi magazynkami, czas przeładowania FFR-a jest dość krótki i moim zdaniem nie warto pogarszać już i tak znerfionego czasu celowania na tej broni, biorąc właśnie większe magazynki. Niemniej jednak, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, może śmiało wybrać magazynki Stanag. Jednocześnie od razu przestrzegam przed magazynkami Salvo, które kosmicznie wręcz czas celowania wydłużają. Zestaw na M4 zawiera w sobie przede wszystkim lufę Grenadier, brak kolby oraz chropowatą owikę. Lufę Grenadier można z powodzeniem zamienić na lufę Corvus Marksman, jeśli chcecie poświęcić parę metrów zasięgu, choć szczerze odradzam. Spadek obrażeń dla M4 nie jest zbyt łaskawy, więc najlepiej jest go przesunąć jak najdalej. Z kolei brak kolby i chropowata owika poprawiają tak potrzebną na tej broni mobilność, która również nie jest najwyższych lotów. Niestety, M4 nawet w takim zestawie z pewnością nie jest najlepszym wyborem z tej kategorii, niemniej jednak nie jest to też wybór, który za każdym razem będzie powodował wasz zgon. Da się z tego karabinu bez problemu wroga pokonać, szczególnie ze względu na pojemny 60-nabojowy magazynek.
Zestaw na K47 z Cold War nie różni się specjalnie niczym od wcześniej zaprezentowanego zestawu na FFR-a. Podobnie jak na FFR-ze, wybrałem mniejszy, 45-nabojowy magazynek zamiast 60-nabojowego, ze względu na dbałość o czas celowania. AK ma na tyle dużo obrażenia i na tyle mniejszą szybkostrzelność od innych broni, że branie większego magazynka nie ma aż tak dużo sensu. Niemniej jednak, jeśli zauważycie u siebie braki nabojów w kilku sytuacjach, śmiało możecie wziąć większy wariant. Lufa Specnaz, Reflektor Tiger Team, jak i szkieletowa kolba KGB dbają o mobilność na tej broni, zmniejszając nie tylko czas przejścia ze sprintu do strzału, ale również zwiększając prędkość ruchu podczas celowania, co na AK-47, podobnie jak na M4A1, jest segmentem, gdzie ta broń na tle innych trochę kuleje. AK kuleje też jeszcze w jednym segmencie, mianowicie widoczności przez celownik mechaniczny. Z racji poprawionego odrzutu tej broni w ostatniej aktualizacji, jest on zdecydowanie łatwiejszy do kontroli, a niewielki spadek obrażeń jedynie w klatkę piersiową powoduje, że wcale nie jest najgłupszym pomysłem zamiana właśnie lufy na jakiś celownik optyczny typu Microflex LED. Jeśli natomiast nie chcecie rezygnować z zasięgu, najlepszym wyborem będzie poświęcenie reflektora Tiger Team. Następna jest XM4, a na niej bardzo podobny zestaw co do przed chwilą zaprezentowanego AK-47 z Cold War. Tutaj jednak nie zalecam zmiany lufy na celownik optyczny ze względu na bardzo krótki zasięg podstawowy tej broni. Co prawda spadek obrażeń nie jest duży, w głowę nie zmienia czasu zabicia, a w ciało wydłuża o niecałe 100 milisekund, ale mimo wszystko proponuję najpierw zmienić reflektor Tiger Team właśnie na celownik. Niestety, ale celownik mechaniczny XM4 jest bardzo słaby, a dodając do tego niesamowite jego kołysanie się podczas poruszania się, w moim odczuciu kompletnie go dyskwalifikuje. Przynajmniej do momentu, kiedy nie wyjdzie schemat z jego dużo lepszą wersją. Niemniej polecam najpierw zagrać z reflektorem zamiast celownika, aby upewnić się, że wam również przeszkadza on w dość znacznym stopniu. Groza niestety dostała dość mocno od ostatniego nerfa i tak jak omawiałem to w poprzednim segmencie, nie ma ona za dużo sensu jako broń hybrydowa, z kolei na daleko, co zobaczycie w piątek, jej odrzut jest dość spory i ciężki do opanowania. Zestaw na nią wygląda tak jak na poprzednie bronie z Cold War'a, z tą różnicą, że nie zastosujemy tutaj ostatniej lufy, która rzekomo zwiększa obrażenia. Rzeczywiście, zwiększa, ale robi to tak nieznacznie, że jest to zupełnie nieopłacalne. A lufę kompozytową GRU, ze względu na największe wydłużenie zasięgu, aby jak najbardziej oddalić pierwszy spadek obrażeń grozy i podkreślić jej mocną stronę, czyli zasięg. Do pierwszego spadku obrażeń groza, jeśli inne karabiny miały już ten spadek, nie jest taka zła i w tym tkwi jej siła, dlatego warto to wykorzystać. Ponadto celownik mechaniczny grozy jest na tyle przejrzysty, że nie trzeba go zastępować żadnym innym. Fara 83 jest ciekawą bronią podbudowanie zestawu z tego względu, że ma bardzo dobre statystyki zarówno na blisko jako broń hybrydowa, ale również jako broń na daleko. Można więc próbować stworzyć specyficzny zestaw hybrydowy z hybrydy i zestawu na daleko. Najpierw jednak zestaw stricte pod połączenie jej z karabinem snajperskim, czyli dokładnie ta sama śpiewka, co na poprzednich broniach z Cold War'a. Problem z tym karabinem jednak jest jeden, ma strasznie długi czas przeładowania, nawet po wzięciu szybkich magazynków. Dlatego tutaj pozostawiam wam wolne pole do popisu. Ja się mimo wszystko zdecydowałem na szybkie magazynki 40-nabojowe, które nie wydłużają czasu celowania tak bardzo jak szybkie magazynki 50-nabojowe. Notabene, czas celowania na farze też jest bardzo duży. Najwidoczniej mimo dobrych statystyk, jeśli chodzi o czasy zabicia, fara za dużo traci, jeśli chodzi o czas celowania i przeładowania. Drugi zestaw na farę to, tak jak mówiłem, hybryda hybrydy i zestawu na daleko i znajdziecie w nim tłumik GRU, lufę Takedown, reflektor Tiger Team, 50-nabojowy magazynek Specnaz oraz chwyt Specnaz. Lufę Takedown dla jak największego wydłużenia dystansu, chwyt Specnaz dla kontroli odrzutu oraz reflektor Tiger Team dla zniwelowania minusów w mobilności, jakie gwarantuje chwyt Specnaz. Jeśli zauważycie, że problemy z mobilnością są zbyt duże, by taki zestaw miał sens na blisko, polecam zamienić chwyt Specnaz na kolbę Raider. Powinno to bardzo mocno przyspieszyć ten karabin i jednocześnie dzięki lufie zachować jej dalekosiężny charakter. Ostatni na liście jest RAM 7, a w zestawie na niego znajdziecie tłumik monolityczny, laser taktyczny, kolbę XRK wersję ultra lekką, chropowatą owikę oraz 50-nabojowe magazynki. Mimo nie tak dużego zasięgu postanowiłem nie stosować lufy na ramię, chociaż trzeba przyznać, że zasięg ten jest mu bardzo potrzebny, głównie ze względu na dość znaczny spadek obrażeń. Dlatego jeśli zauważycie, że to zasięg staje się na nim problemem, zamieńcie kolbę na właśnie lufę ForgeTac Eclipse. Zwiększa czas celowania o niewielką wartość 24 milisekund oraz nie zmniejsza prędkości ruchu podczas celowania, która wydłuża zasięgi jedynie o kolejne 5 metrów względem lufy ForgeTac. Zwiększa czas celowania o niewielką wartość 24 milisekund oraz nie zmniejsza prędkości ruchu podczas celowania, w przeciwieństwie do lufy Ranger, która wydłuża zasięg jedynie o kolejne 5 metrów względem lufy ForgeTac, a zwiększa czas celowania o kolejne 30 milisekund oraz zmniejsza prędkość ruchu.
Podsumowując, podobnie jak w przypadku pistoletów maszynowych, karabiny hybrydowe dają radę i mamy z czego wybierać. Nie czuję, aby więcej broni było tutaj potrzebnych, ale z pewnością czuję potrzebę wyrównania chociażby takiej grozy czy mobilności broni z Modern Warfare, bo jest ona po prostu za mała w porównaniu do broni z Cold War'a. A co wy myślicie o obecnej mecie, karabinach hybrydowych i zestawach, jakie na nie zaprezentowałem? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie zostawić również suba oraz łapy w górę. Wpadnijcie na Discorda, Instagrama oraz grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować również nowemu lożownikowi za wsparcie, a jest to Żółwik Adaś, dzięki wielkie. Wam wszystkim również dziękuję za uwagę, trzymajcie się i dozo.